Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się dzisiaj w dosyć nietypowej jak na mnie gierce, która jak widzicie jeszcze się wczytuje, nie wiem czemu. Strasznie długo, mimo tego, że jest na dysku dosyć szybkim zamontowana. Ale tak, zaraz zobaczycie wszystkie informacje. Wybaczcie za niedogodności, ale tak. Witamy w Two Point Hospital. A więc tak, pewnie większość z was zastanawia się czemu nietypowym. Odpowiedź jest bardzo prosta, bo nie chcę tutaj za długo też męczyć, przedłużać. Jest to symulator budowania szpitala. Dosłownie mówiąc, duchowy spadkobierca znanej już gry sprzed 20 paru lat, nie pamiętam ile. Film Hospital. Ale jak się sprawdza, jak działa, co, jak, gdzie, kiedy? Powiem wam szczerze, sam nie wiem. Jedne co wiem to, że ponoć dalej zostawili dosyć humorystyczne oprawy i w ogóle. A w tym momencie zaczynam rozgrywkę. Po raz pierwszy. Of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversight Rosa. In our capable Serio? We're building a bright Rosa. Nie, to jest lek, to jest po prostu choroba idealna dla mnie. Miłość do sucharów czy coś. O. W ogóle dziwna sprawa. Powiem szczerze. Widzę, jakby gra nie utrzymywała 60 FPS-ów. Przynajmniej tak na ekranie u mnie wygląda. Ale mniejsza z tym, to pewnie jakiś błąd. A teraz skupmy się już na rozgrywce samej w sobie i w ogóle, więc tak. Witamy w hrabstwie Two Point. Nie zdążyłem przeczytać, oczywiście, bo za długo... Dobra. Witamy Hogsport. Oto twój pierwszy szpital. Kliknij w niego, by rozpocząć. Dobra. Wybaczcie, że tak się nie ogarnąłem, ale tam pierwsze uruchomienie, jak mówię. Wcześniej tylko załadowałem, po prostu raz na online, bo standardowo jeśli to jest gra, którą posiadam, gram na offline, żeby nie dostawać spam wiadomości. I co, tu mamy jakieś... Fundacja Two Point. Fundacja Two Point. Nie chcę się zmieniać nazwy, bo nie mam pomysłu, ale okej. Okay. Wartość fundacji, kurs akcji, $20 za akcję, nawet nie wiem o co chodzi, to są jakieś... Kudosy? Dawaj kudosy wykonując wyzwania, wykorzystuj je do odblokowania nowych obiektów, nawet nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Prestiż organizacji, suma gwiazdek wszystkich szpitali w obrębie organizacji. Remix... Co? Zdobywaj cyfrowe gwiazdki rozgrywając symulowane scenariusze nieważne. Dobra, nie skupmy się na rozgrywce, naprawdę nie ogarniam i... Ta, rwie mi ekran, więc... Pozwólcie, że zobaczę coś tu jest, Oczywiście. Nie wiem czemu stracił... Od razu lepiej w synchronizacji pinowej, po prostu nie wiadomo czemu. I dobra, rozpoczynamy bez mojego dłuższego gadania, bo w sumie 3 minuty zmarnowane. Pierwszy szpital! Zobaczymy co z tego wyniknie. Powiem szczerze, gierkę ogrywam... Dlatego, że chciałem czegoś dużo lżejszego i po polskiemu. Więc no. Witamy w hrabstwie Two Point. Gotowy zbudować swój pierwszy szpital i uleczyć paru pacjentów? Oczywiście. Na początek chcesz pewnie rozejrzeć po okolicy, aby przemieszczać się po szpitalu. Przytrzymaj prawy przycisk myszy i poruszaj... nią? A, poruszaj nią, dobra, w sensie myszką. Przesuń kursor do którejś z krawędzi, używaj wsada, dobra. Jest tam drugą klawiaturę, obniżę, żeby nie hałasowała. Tak, tak, okej, okay, działa wszystko, dobra. Recepcja. Więc musimy recepcję, obiekty. Kliknij obiekty, a tutaj, dobra. Recepcja, Czym oblecać? Dobra. Trzymaj lewy przycisk myszy i przyciągnij go w lewo, w prawo. Okej. Okay. Aha, czy w ten sposób. Okej, dobra, nawet nie wiem co to ma zrobić, ale niech będzie recepcja tutaj. Ładne. Muzyczka fajna. Mam nadzieję, że nie ma praw autorskich. I dobra. Świetnie, potrzebujemy asystenta, by prowadził recepcję. Zatrudnij jednego. Okej, zatrudnij, tak. Nie będę tego wszystkiego czytał, bo to jest oczywiste. I asystenci. I... Widać, że trochę się zmieniło. I teraz ja rozumiem, co chcę z tymi gwiazdkami. I o co tu chodzi? Obsługa klientów ponosi zdolność handlowania i umiejętności przyjmowania pacjentów pod 50%. Ładne.
Tutaj tak samo, nawet nie wiem, o co z tym chodzi, a tutaj co jest? Obsługa klienta, inteligencja emocjonalna i obsługa klienta poziom drugi. Nie wiem, powiem szczerze, jak to ma działać, ale wezmę najtańszego, bo czemu by nie. Jajcarz? Jest świetny podań dobranocy. Nie mogę przeczytać o niczym poza jajcarzem. Aha. Dobra, coś tu jest nie tak i to mocno. Ale dobra. Mniejsza z tym, bierzemy jego, bo jest najtańszy. Obsługuj recepcja, tak. I w sumie... w sumie nawet nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Dobra, świetnie. Zanim rozpoczniemy działalność, musimy utworzyć gabinet internistyczny. Pacjenci będą oceniać lekarza pracującego jako internista na każdym etapie diagnostyki. Internista ocenia, czy pacjenci są już gotowi do leczenia, czy wymaga nas dalsza diagnostyka. Pora zbudować taki gabinet. Dobra, tworzenie pomieszczeń. Przycisk pomieszczeń, wybierz jedno z listy. Po wybraniu pomieszczenia wciągnij podłogą w odpowiednim rozmiarze, następnie umieść w pomieszczeniu wymagane obiekty. Okej. Okay. I... okej, okay, dobra. Nie wiem, czemu tak tutaj mi się wydaje fajnie. A nie, za dużo, dobra, to... Dobra, wiecie co? Takie? O, tak bym zrobił. Drzwi, tutaj, bo oczywiście muszą być w rogu. Biurko. Zapomniałem, jak się obraca. O, w ten sposób, dobra, niech będzie tu. I szafka. A szafka niech będzie tak. Dobra, halo, myszka, obracaj. Dobra. A da się w ogóle obracać widok ogólnie? Następnie... Chyba wszystko już jest zrobione. Zielony znacznik, co to? Nie. A, tutaj, dobra, ślepy jestem jak zwykle. A, dobra, można obracać, fajnie. Doktor Jaki. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do doktora w chu. Chciałbym no ale ogólnie dobra. Mniejsza z tym, wybornie, teraz potrzebujemy lekarza. Ty przyjmował, będzie w nim, no ogólnie będzie przyjmował pacjentów, dobra, super sprawa. I lekarze, tutaj jednak chciałbym zrobić jak najlepszego, więc może będę musiał trochę więcej płacić. Diagnostyka, super. Leczenie, a tu mamy co? Internista. I diagnostyka. Okej, okay, i co ma? Szybko się uczy? Marudna. No cóż, marudna, ale biorę. Dobra, szpital otwarty. Dobra, wieści, ten szpital jest teraz otwarty. Pojawili się pierwsi pacjenci. Przy rejestracji, w recepcji, w wysłaniu do gabinetu, w celu diagnozowania. No, dobra, oczywiste rzeczy trochę tu mówisz, ale okej. Okay. Przyjanie, obracanie, do... Okej, okay, fajnie, ale ja już to zrobiłem. Dobra. Nachylenie? Nie wiem, o co chodzi z tym nachyleniem. A, perspektywy można nabierać fajnie. Dobra. Już można nawet tak grać. Trochę to dziwne, ale dobra. Okej, okay, trochę bym przybliżył. I zobaczymy, jak tutaj pierwszy pacjent, czy pacjentka. Ma pacjentka. Dobra. A może... Nie, pacjent jednak. Czy co? Nie wiem, nie ogarniam tym wszyscy brzydcy. A, jeszcze na odwrót to postawiłem. Super. Brawo ja. Okej. Okay. Wymagana apteka. Okej, okay, czyli znowu będę czegoś uczyć. Dobra. Zdiagnozowaliśmy naszego pierwszego pacjenta. Masz wiadomość z gabinetu internistycznego. Rzuć okiem na listę wiadomości w prawym rogu. Wygląda na to, że potrzebna nam apteka. Okej, okay, najpierw tutaj. Potrzeba apteka. Niech pacjent poczeka, dobra. Zbuduję aptekę. Apteka oczywiście musi być w najdalszym rogu. Nie wiem, jaka musi być, ale tutaj. Drzwi oczywiście też w najdalszym rogu, żeby jak najwięcej musieli się nachodzić. I jakiś automat z lekami. Coś jeszcze jest potrzebne? Chyba nie. Więc miejmy nadzieję, że nie trzeba niczego więcej. Zatrudnij pielęgniarkę. Jest jakiś sposób na zatrzymanie? A, dobra, można pauzować, dobra. I tutaj co mamy? Motywacja. Super, już mi kaszlą. Ona dużo skilli, ale jest drogi. A tu mamy... tanie. Nie wiem. Szczerze nie wiem. Tu mamy lepsze. I...
Dobra, weźmiemy dłuższego, co mi szkodzi. Okej. Kliknę przez przypadek jeden, ale tutaj mogę zobaczyć też inne, już inne rzeczy. Okej, więc lista pracowników. Skorzystaj z listy pracowników, aby szybko znaleźć ludzi w oparciu o ich posadę, umiejętności i specjalizacje. Sprawdzaj, co każda osoba robi w danej chwili, miej oko na jej poziom energii oraz zadowolenia. Kliknij na osobę na liście, aby najchętniej nią kamerą. Użyj filtrów stanowisk, wyświetlić osobno każdy typ. Klikaj strzałki obok nagłówków, kolumn, aby postosować listę. Dobra. Skorzystaj z przycisku ceny zarobków, aby przejrzeć pensję i zadowolenie z zarobków każdego pracownika. Okej. Dwójka to jest lista pacjentów. Okej. Nie będę tego czytał, wybaczcie, a tutaj lista chorób. Fugica. Nawet nie wiem, co to za choroba, ale okej. A cztery to są jakiś przegląd. Na ekranie przeglądu biznesowego możesz sprawdzić finanse szpitala, stan pracowników i pacjentów, a także zobaczyć rejestr zdarzeń. Możesz zobaczyć rankingi, porównując twój szpital z innymi, a także zobaczyć nagrodę, które szpital wygrał w poprzednich latach. Pod koniec każdego roku odbywa się ceremonia rozdania nagród szpitalnych, po której będziesz miał okazję wykonać podsumowanie roku. Okej, dobra. Co prawda nie będziemy tu nic widzieć, bo jak mówię, gram na offline'ie. A teraz jeszcze zobaczymy, co to jest za choroba. Zarodniki fugicy występują przede wszystkim pomiędzy płytkami łazienkowymi. Współcześnie leczenie zakaźnej rzeczy skuteczne. Okej. Czy jakaś taka po prostu dziwna nazwa dla... Nie wiem, co to może być, jakieś grzybicy czy coś? Dobra. I teraz zobaczmy w ogóle, co dalej wyniknie, bo póki co to takie... Okej. Pomyślę, że fajna gierka, tylko... Ja bym znaczy zbyt relaksujące. Bo warto sobie patrzeć i grać, ale... No tak szczerze, czy jest tutaj coś takiego wybornego do oglądania? Owszem, może jeśli trafi się akurat na prowadzącego, który dobrze umie gadać, zaciekawiać i w ogóle, to super, ale... No nie ukrywam, w moim odczuciu ja aż tak dobrze nie gadam, żeby przy czymś takim zatrzymać ludzi. Niemniej jednak, jeśli będzie się oglądało, to kto wie, może będzie tego więcej. A teraz tak, dobra robota, wyleczyliśmy pierwszego pacjenta, zarobiliśmy pieniądze, a reputacja szpitala podniosła się, co przyciągnie więcej pacjentów. Gdy lekarz lub pielęgniarka leczy pacjenta, mają tym większą szansę powodzenia, im wyższe są ich umiejętności. Niektóre choroby trudniej wyleczyć niż inne. Kontynuuj diagnozowanie i leczenie pacjentów, aby utrzymać napływ pieniędzy, który umożliwi rozbudowę szpitala. Okej. I to są jakieś... Aha. No i w ogóle mamy takie informacje, dobra, fajne. Dobra, da się jakoś przyspieszyć? Szczególnie? Dobra, nie, ale przyspieszymy sobie, czemu by nie. Dozorcy i prace konserwacyjne. O, dobra, kolejna nauka. Ponieważ mamy już drogi sprzęt, trzeba o niego zadbać. Gdy korzystasz z maszyn, zużywają się one. Od czasu do czasu trzeba je naprawić. Jeśli maszyna długo nie będzie reperowana, może spowodować zagrożenie pożarowe. Ogień zwykle źle wpływa na interesy. Zatrudnij dozorcę, aby zajmował się maszynami. A skoro już przy tym jesteśmy, pamiętaj, by umieścić w pobliżu kilka gaśnic. Przezorny zawsze ubezpieczony. Okej, dobra. Normalna szybkość i pauza. Zadzwonić dozorcę i... ten. Jak to się nazywa, mieć dwie gaśnice? Ten, co ma? Mechanik umożliwia dozorcą ulepszanie urządzeń, a ten... poprawia jakoś naprawy. Dobra, bierzemy tego, bo on umie naprawiać, a ulepszać na razie nawet nie wiem, czy mogę. I obiekty. Gaśnica. Dobra, jedną postawię tutaj, a drugą tam. Jeśli poziom konserwacji maszyny spadnie poniżej 50%, to dozorca zostanie wezwany, by ją naprawić. Okej, też można wejść i rozkładać natychmiastową. Wiecie co, nie wiem, czy jest jeszcze coś do zrobienia. Ale... ha... w sumie... pewnie nie po czym to robię. Ale postawię sobie jeden automat z piciem i jeden z przekąskami, bo po czemu nie? Wolę po prostu nawet zawczasu to zrobić, żeby nie było aż tak pusto. Jakieś ulotki, nie wiem. Czy cokolwiek. Może tutaj jakieś jedno takie. Tutaj też takie jedno. Dobra. Na tym skończymy póki co mieszanie przy sprawach, których nie ogarniam. I... okej. Utrzymanie zadowolenia. Ważne jest utrzymywanie szczęścia personelu i pacjentów na wysokim poziomie, co pozwala na bezpośrednio-bolemowe działanie szpitala. W pewnym czasie pacjenci mogą poczuć się znudzeni, spragnieni i głodni. Powiem
też między wizytami mieli dostęp do rozrywki, jedzenia i picia i wygodnych siedzeń. No co za przypadek, że akurat to postawiłem, a teraz to jest potrzebne. Nie, dobra. Ławki... No jak mogę ławkę? Oczywiście, że patrzę na ściany. Ja wiem, okrutny jestem dla tych ludzi. Ale co? Póki co jeszcze tak robię głupoty. A, czy można bezkarnie sobie obracać? Fajne. Przenosić obracamy na tak, dobra. Nie, tak serio, no, niech się gapią na ścianę, chcą siedzieć. Nie ma siedzenia. Nie, ale fajne, fajne. Muszę przyznać, trochę słyszałem, że gierce nigdy nie wydawało mi się aż taka, powiedzmy, przyjemna. Wiecie, po prostu nie ukrywam, takie tajkuny, symulatory zarządzania i tak dalej zawsze kojarzyły się no średniawo, powiedzmy, po moich niezbyt udanych spotkaniach z takimi, ale dobra. Energia personelu i przerwy. Członkowie personelu są coraz bardziej zmęczeni pracą i muszą w końcu dać się na przerwę. W pomieszczeniu socjalnym mogą się zrelaksować i odzyskać utraconą. Pożegnańskie napoje podnoszą też poziom ich szczęścia. Pomieszczenie będzie większe i pełne interesujących obiektów. Jego prestiż wzrośnie. Wyższy poziom prestiżu pomieszczenia, tym szczęśliwszy korzystający z niego ludzie. Przyjemniejsze pomieszczenie socjalne możliwe również personelowi szybsze odzyskiwanie energii. Okej, czyli muszę pomieszczenie socjalne zbudować. Akurat tutaj mam takie ładne miejsce. Idealne. O, już jest, już dlatego, że jest duże, to jest prestiżowe. Tym razem na środku. I tak, sofa. No jest sofa, to oczywiście w ścianę. Co jeszcze takiego? Jakiegoś fikusika tutaj w rogu. Bo czemu by nie? Ponownie to. Nie wiem, jakieś automaty prywatne? Nie wiem, czy to nie będzie przesada, ale... A w sumie postawię, bo czemu by nie? Będę się cieszyć tym, że mam prywatne. Dobra, to są przekąski, tutaj jest jeszcze picie. I... Żeby mieć wyższy poziom prestiżu, potrzeba jeszcze czegoś. Zmniejszam bałagan. Dobra, postawię tutaj jeden koszyk. Kasznica, ciekawe, czy ona zwiększa prestiż? Tak, zwiększa, więc pospamimy. I jeszcze fotel, kolejny, który będzie gapił się w ścianę. Dobra, poziom prestiżu 3. Jeszcze, żeby nie było bałagan, tutaj postawię też kolejny koszyk i tak ze 2. A, i jeszcze tutaj gdzieś losowo na środku kwiatka. Dobra. Dobra. Dobra, personel będzie spędził przerwy w pokoju socjalnym. Wypełni to pomieszczenie interesującymi rzeczami, dzięki którym będą porządnie odpoczywać. Dobra, możesz umieścić członka personelu w pomieszczeniu socjalnym, aby tam odpoczął. Albo, aby mógł się jej podjąć. Dobra. Czy można podnosić ludzi i ich zmuszać do bycia tam, gdzie chce? Okej, okay. Dobra robota. Mimo tego, że mam wydatki 10 tysięcy, to zarobiłem więcej, więc jestem $900 na zysku. Dobra robota. A teraz tak, ciężka praca popłaca. Picie i przekąski pozwalają na utrzymanie poziomu szczęścia u pacjentów, ale mogą również doprowadzić do powstania bałaganu, jeśli w okolicy nie ma żadnych koszy. A skoro przy tym jesteśmy, personel i pacjenci mogą zacząć kręcić nosem, jeśli nie będą mieli dostępu do toalet. Lepiej zainwestuj w porcelanę najwyższej jakości. Dozorcy wykonują następujące zadanie. Uzupełniają automaty, sprzątają śmieci, opóźniają kosze i pożytkają toalety. Aha, czyli teraz klozeta muszę zbudować. Dobra, to tu i to je, gdzie by postawić? No oczywiście na drugim końcu szpitala będą. To jest oczywiste. Ale tak, klozety. Ludzie tutaj, no sami wiecie, nawet król chodzi piechotą. Okej, okay. Toalety? Okej. Okay. Nie. Jeszcze poszerzę. Toalety muszą być bardzo duże, żeby dużo ludzi się zmieściło. Kabina toaletowa. Tym razem akurat normalnie poustawiam. Na razie 4. Drzwi, oczywiście, że tu. I nie będę może aż takim hamem i prostakiem. Dam chociaż 2 zlewy i suszarkę do rąk. Resztę później więcej tutaj może pozostawiamy. A, i zapomniałem o najważniejszym. Roślinka. Dobra. Kiedy taka zajdzie, będę taka patrzała, będą wzorce będą puszczać. Opróżniać, nie opuszczać. I przytykać czekolety. Tokalety, tak. Nie, ja dzisiaj naprawdę nie w formie. Ale dobra, i nie zdążyłem doczytać. Mniejsza to. Ale wznówmy grę. Jakaś wiadomość kolejna. Dobra, to już było. I w sumie dużo jest rzeczy do zrobienia. Głębsza diagnostyka. Dochodzą do nas wieści o nowych chorobach, które pojawiły się w mieście. Te są trudniejsze do zdiagnozowania.
Będzie nam potrzebne nowe pomieszczenie diagnostyczne. Jeśli internista nie będzie pewien, będzie mógł zadać pacjenta na dalsze badanie. Tak, pacjenta. Dobra, diagnostyka ogólna. A tutaj bym postawił, bo czemu by nie? Okej, czyli to jest za małe. Okej. I niech będą tutaj. A gaśnicę postawię tutaj w rogu, żeby była nadal. I co tu jest potrzebne? Stół zabiegowy? Oczywiście, że on będzie stał. O, tutaj jakoś? Chociaż nie, dobra, niech będzie tu. I skan raz, dwa, trzy będzie. W sumie tak. Nie wiem, czy to ma jakiś wielki sens, ale niech będzie tutaj. I poziom prestiżu 2. Czy idziemy na trójkę? W sumie mam jeszcze zapas, to tak z 3 fikusy, jak to roboczo nazywam. Do tego kosz, nie, kosz na śmieci nie jest potrzebny. Okej, okno, żeby ludzie mogli podglądać, oczywiście. W naszym szpitalu nie ma czegoś takiego jak prywatność i jakąś szafka. Dobra. Nie wiem na co to komu, ale... Dobra, szafka, obracaj się proszę zgodnie z tym, o co proszę. I jeszcze brakuje trochę na prestiż, więc postawimy tu. I jest prestiż trójka, więc jej udało się. No, i ludzie mogą podglądać. Dobra, poziom szpitala wzrósł, dobra. I w sumie... Zjedzę też do swojego szpitala kolejne pomieszczenia i... Pozyskujesz personel, zwiększasz poziom szpitala. Im większy szpital, tym więcej przyciąga pacjentów. Ze wzrostem zbliżają się kolejki oczekujących. Możemy zbudować więcej gabinetów i innych pomieszczeń, a także zatrudnić więcej personelu, by poradzić sobie z nadwyżką. Zwracaj uwagę na powiadomienia o kolejkach nad pomieszczeniami. Możesz także najechać myszką na pomieszczenie, by poświetlić ludzi, którzy czekają. Okej, dobra. No to jak jeszcze przy tym jesteśmy, to nie wiem, kto to obsługuje, ale może być wyleczyć pacjentów dwóch. Dobra. Diagnostyka. Wiecie co? Nie wiem, czy to będzie potrzebne, ale zatrudnię gościa. Na wszelki wielki. Na wszelki wypadek, po prostu wiecie. I może jeszcze dodatkowego dozorcę. Ten jest naprawdę dobry we wszystkim. Będę tylko żałował, ale zatrudnię. W ogóle, sanki mknął przez pole. Pod spodem twój wuj. I na wasze chyba tam było na przykład gnój czy coś takiego. Dziwne. O, jakaś informacja? Odkryto nową chorobę. Kleszczyca. Nasi lekarze odkryli nową chorobę. Kleszczyca. Jak raz dopadnie pacjenta, to już nie puści. Szczególnie narażeni są ludzie utrzymujący się z bycia żywymi statuami. Oraz rozmiłowany w serwi gwiazdy portali społecznościowych. Wyślemy pacjenta na leczenie w aptece. Okej. Fajnie, fajnie. I jesteśmy 3000 pod krechą. Zawsze wiedziałem, że po prostu mam nosa do biznesów i mój biznes będzie prosperował idealnie. Nie, tak serio. Dużo wydawałem na głupoty, może następne będzie trochę lepsze. W ostatniej chwili w mieście pojawiła się nowa choroba. Pomroczność jasna! O nie, jaka groźna nazwa. Aby sobie z nią poradzić, będziemy potrzebować drogiego sprzętu. Kontynuuj rozbudowę szpitala, aby odblokować kolejne pomieszczenia terapeutyczne. Będzie nam również potrzebny kolejny gabinet internistyczny oraz dodatkowy personel. Okej. Odblokuj oddział. A nie, odblokowano. Już mamy. Okej. Zbuduj gabinet internistyczny i zatrudnij lekarzy. Okej. Jeśli musi być kolejny internista, to postawimy go tutaj, tym razem blisko, bo nie chcę się jakoś szczególnie tego robić. Dobra, muszę teraz to obrócić. Bo coś tu nie pasuje. Kosz na śmieci? Nie, kosz zostaje. Gasznica też zostaje. Nie sprzedajemy niczego, nie wyrzucamy niczego. Tu się nic nie marnuje. Dobra, drzwi niech będą tutaj. Czemu by nie? Biurko tym razem postawię je w dobry sposób. Tutaj. Na razie tak, zaraz kosz przeniosę gdzie indziej, będzie lepiej. Oczywiście, teraz jest dobrze. Szafki. Jak będą tak ze trzy szafki tutaj. I zaraz zobaczymy co i jak. Dobra. A, jeszcze zapomniałem o fikusie. Na środku pokoju, bo jakby inaczej. I na trójki za daleko brakuje. Co zrobimy? Oczywiście, że czeka istnieje. Zaspamimy ścianę plakatami. Dobra. Jest. I teraz drugi lekarz. Ten wydaje się najsensowniejszy. Czemu najsensowniejsza? Potrafi zainspirować innych, obiekt nie do zamienionych uczuć. Nauczycielka, niech będzie. I teraz muszę zarabiać i zwiększyć poziom szpitala.
Nie wiem, czy jest co zwiększać, co robić, ale niech będzie. Póki co zostawmy wszystko, niech jest tak, jak jest. I tak. Okej, kolejna informacja jakaś. Chociaż nie wiem, czy poziom szpitala sam się zwiększy, czy nie muszę jeszcze kogoś zatrudnić. Ale mamy dwóch dozorców. W sumie może jeszcze, wiecie co, tak na szybko postawimy dodatkowe ulotki. I przydałaby się może jeszcze jedna ławka patrząca w ścianę, tak na wszelki wielki. Nasi lekarze zdiagnozowali pacjenta chorobę. Łóżkownica do jej wyleczenia trzeba mieć oddział. Może zbudujmy ten pokój. Okej, oddział. Będzie przy toaletach. Okej, duże. No i ulotki muszę usunąć stamtąd, ale dobra. Oddział. I teraz tak, stanowisko pielęgniarskie będzie tutaj. I tak, łóżko. Nie będzie tu. Tu. I teraz ile jest przerwy? Pół łóżka przerwy. Nie, to jest za bliskie. Tak. A, i parawany, no tak. Tylko w sumie po co mi parawan? A dobra, niech będzie tutaj w rogu. Au. Chyba na odwrót te łóżka postawiłem. O, od razu lepiej. Dobra. A. Dobra. I teraz tak, od razu przy sobie nie. I tutaj będzie dobrze. W sumie trzy na początek chyba wystarczą. Coś jeszcze trzeba? No oczywiście, że drzwi. No to drzwi będą... drzwi będą prawie, że przy klozecie. Okej. Dobra, to tutaj i drzwi po raz kolejny, powtarzam, będą przy klozetach. Cichaj, siostra. Tak, ogólnie z mnie siostra. I już mnie rozprasza tak bardzo, że nie jestem w stanie wytrzymać. Więc no. Dobra. Chyba wystarczy. Nie wiem, czemu takie długie to wszystko robię i takie nieoptymalne, ale niech będzie. Dobra robota, poziom szpitala wzrósł. Rozwija się, by przyciągnąć kolejnych pacjentów i personel. Okej, jakaś informacja? Na oddziałach można diagnozować pacjentów i także leczyć wszelkich faktorów chorób. Należy przydzielić do niego pielęgniarkę, by przyjmowała pacjentów, opiekowała się nimi i pobierała opłaty. Okej. I... odkryto nową chorobę. Muchy w nosie. O nie! Muchy w nosie, no... bo wyobraźcie sobie tylko mieć muchę, no to było po prostu wkurzające, wredne i w ogóle. Tak... pamiętasz, chyba w jakimś serialu kiedyś ktoś miał muchę w nosie czy coś podobnego, nie jestem pewien. Albo to było w jakiejś dziwnej... nie. To chyba było w jakiejś dziwnej przygodzie D&D czy coś. Dobra, nieważne, kiedyś miałem taką historię, mniejsza z tym. I co my tu mamy? Muchy w nosie, jakiś opis tego? Chroniczna opryskliwość wywołana przez pasożyty grasujące w układzie oddechowym. Lecimy w aptece. Dobra. O nie, brakuje chyba nam kogoś tutaj. Ocena gwiazdkowa szpitala. Ministerstwo Zdrowia Two Point bacznie obserwuje dokonania wszystkich okolicznych szpitali. Jeśli uda nam się stworzyć szpital, który sprosta oczekiwaniom mieszkańców, otrzyma on ocenę w gwiazdkach. Nasza organizacja bardzo na tym zyska. Uzyskanie każdej kolejnej gwiazdki daje nam nie tylko nagrody, ale również pozwala nam budować kolejne szpitale w okolicy. Kontynuuj rozbudowę, aby otrzymać pierwszą gwiazdkę. Dobra. I przy okazji teraz musimy zatrudnić kogoś, bo potrzebujemy chyba asystenta, chociaż jednego. Obsługa klientów. Dobra, ty możesz być. Koniec zdania. Wyzwania z skrytym kudosy pozwolą odblokować obiekty w każdym z naszych szpitali, dobra. Listę przedmiotów, nawet nie wiem, o co chodzi, ale okej. Jednego asystenta jeszcze i pielęgniarka jakaś chyba była potrzebna. Ty masz dużo, więc bierę. I dobra, obiekty, zobaczymy, czy coś jest. Czyli za 5 kudosów mogę kupić coś takiego. Nie. Środek dezynfekujący, no. W dobie korona świrusa to jest przydatna sprawa. Klimatyzacja. Niewielka klimatyzacja. Automat do gry. No, to już jest trochę przesada chyba być. W szpitalu automaty do gry. Ale dobra. Ciekawe. Okej, trochę rzeczy jest. Ale wiecie, to pierwsze, co bym chciał chyba zrobić, to będą prawdopodobnie luksusowe przekąski albo energetyki. A póki co nic takiego. Skupię się dalej na graniu. I coś mówi, że jak skończymy to wszystko, to będzie tyle. Aha, zepsuło się to bił kluczem po tym. No nieźle. Looks like the healthcare branch of the Holistics Company. 12 na minusie.
Przyjechaj, siostra. No niestety. A, to może być jasna. Dobra, pokazał się ktoś, ale co teraz z tym? Znaczy lekarze odkryli nową chorobę, pomroczność jasna. Pacjenci z pomrocznością jasną są łatwi do identyfikacji z uwagi na żarówki w miejscu głów. Pacjent czeka na leczenie, do jego rozpoczęcia potrzebujemy gabinet deiluminacyjny. Okej, okay, a mamy to w ogóle dostępne? A, mamy, dobra. Dobra, czy to musi być takie? No to niestety, teraz w takim wypadku nasze piękne ławki do patrzenia w ścianę będą musiały patrzeć tutaj w ścianę. Dobra. I w sumie wiecie co? Ostatnio będzie patrzało tutaj. I teraz jeszcze jak w tym jesteśmy, to muszę oczywiście postawić okna. Tuż przed ławkami, bo jakby inaczej. Dobra, do tego deżywy. Coś jeszcze jest potrzebne? Konsola. A, konsola niech stoi tutaj, bo czemu by nie? Deluminator Deluxe. A nie, to musi być tak. Albo nie. O, konsola niech będzie tu w sumie. Tak. Okej, okay, coś tu jest? A, kosz na śmieci. A to zostawimy koszyka. I nie ma prestiżu. No, już jest dobrze. Dobra. To teraz jeszcze w sumie jesteś do ogarnięcia, czy już mam wszystko, bo znowu nie ogarniam? W ogóle kto tu jest potrzebny, bo nie wiem. A, tu jest potrzebny... Doktor Measly Troll. No nie, wierzę. Nawet nie zwróciłem uwagi, a zatrudniłem kogoś o imieniu Troll. Trzeba sobie o nazwisku Troll. Aha. Czyli, czekajcie, my wyrywamy im głowy? O-o. To chyba nie jest dobry znak. To nie jest dobry znak. Umiera. No super. No super po prostu. Nastrój umiera. Długość 24 dni. Śmierć pacjenta. Smutna wiadomość. Zmarł jeden z naszych pacjentów. Pacjenci mogą umrzeć, jeśli leczenie jest nieefektywne albo gdy czekają zbyt długo, co pogarsza ich zdrowie. W efekcie spada reputacja szpitala. Istnieje również ryzyko, że pacjent powróci, aby nawiedzać szpital. Jeśli się to wydarzy, potrzebny będzie dostawca ze specjalizacją łapidłucha. I przy okazji... Achievementy mnie się nie zaliczają. Okej, okay, więc wiecie co? Jeśli się nie zaliczają achievementy... To klikam szybki zapis i widzimy się za chwilę, jak wejdę na online, bo ja nie odpuszczę, ja muszę mieć achievementy. Nie będę przechodził przez to dwa razy. Dobra, więc powróciłem. No i co, jako że jesteśmy już na online, jak widać, piękny mój profilowy obrazek się tu pojawił. Klikamy kontynuuj. I zbierajmy achievementy. Bo po co się gra w gry, jak nie po achievementy? Wymyśliłam ci nazwę fundacji. No. Gwiazdki na ratunek. Dobra. I dostałem achievementa, jej. Powinien już go dawno dostać, ale i tak jej teraz. I tak. Patrzcie, jak pięknie siedzi. Mam kogoś, kto może być łapidłuchem? Mamy, wiecie co, już zawczasu lepiej go przygotuję. Mamy ich za dużo. Dobra. To jest to? Nie. Personel był na jedynce. Dozorcy. No niestety. Zwolni. Przykro mi. Na pewno chcę dzwonić członka personelu nazwisku Lola Pudle, czy Padl? Przez zatrudnienia w tym się wykonał zerza, nie trzymał wyglądu równe tyle. Jestem szalenie majętna, jednak utrata tej pracy wymagałoby ode mnie rezygnacji z pewnych ekstrawagancji. Jak można wskazać na coś takiego drugiego człowieka? Trochę głupio, ale zwalniam. Powiem wam szczerze, dwóch. Więcej nie chcę. A ten umie łapać duchy, ten za to umie naprawdę dobrze. Więc tak. Przyspieszamy. Lekarzy mi brakuje za to, z tego co widzę. Dobre wieści, wyleczyliśmy łącznie 10 pacjentów. Każde wyleczenie podnosi naszą reputację, tym samym przyciągając kolejnych pacjentów. I dobra, jeszcze jednego lekarza trzeba. Nie jest może najlepszy, ale... Bierę. Poziom szpitala wrósł. Dobra, jest coś nowego? Nie. Tutaj nie ma co.
A tutaj... w sumie jeszcze mam za mało, żeby coś kupić z tych, co chciałem. Więc nie przejmujmy się tym, tylko grajmy dalej. I wyrwali głowę. Montują nową głowę i... leczony. Tym razem nam nie umarł. Więc dobra. Jest aż tak źle. Chyba bardzo chcę przerwy. Chcę przerwy? Nie. Co no by dobra, się... bo jest na recepcji. Mhm. Dobra. I może zwejdźmy na normalną prędkość, bo trochę się tutaj dzieje. Trochę masz tu kolejek. No, okej, tylko że to wina tego, że w gabinecie nikogo nie ma drugim. Bo troll poszedł odpocząć. Okej, dobra. Ale mam przecież 4 lekarzy na 3 salony. Czy coś. Kostra. Czy na pewno troll? Tak, troll, ale... a, w sumie tak. Do pracy, troll. Nie trollujemy. No dobra. I kolejna żarówka głowy. Kolejna osoba na żarówko głowie. No a tym razem przyjrzymy się procesowi bardzo dokładnie, osobiście, ładnie i w ogóle. I wykręcają żarówkę. Ciało nagle takie, o, ale co tu się dzieje? Przychodzą. Jakieś takie, gdzie moja głowa? Głowy mi brak. I wyciągają stamtąd nową i... w ogóle patrzcie, jaki piękny pacjent, no patrzcie na te piękne wąsy. Po prostu piękne. Całe szczęście przeżył, szkoda byłoby gościa. Który, nie wiem czemu z wąsem przypomniał trochę Eggmana. Ale to jestem ja. O! Jesteśmy na plusie! Jesteśmy na plusie! 10 tysięcy na plusie, no czy wy to widzicie? Na razie nie generuje strat. A tu kogo mamy? Widać, że to mam trochę ciemniejsza karnacja. Też się dziwi, że nie ma głowy. I zobaczymy, jak jego zapasują. A, dobra, taka zwykła brudka. I też w czapce. Okej. Okay. I czy przeżył? Przeżył. O, premia 10 tysięcy, kudosy 100. Odblokowano jakieś nowe rzeczy. Drogi administratorze szpitala. Szpital pierwszogwiazdkowy. Gratulacje, twój szpital otrzymał od Ministerstwa Zdrowia 2 points, 1 gwiazdkę z 3 możliwych. Uczcimy to, wyciągając twoje akta z mojego kosza na śmieci. Jeśli czujesz, że możesz więcej, kontynuuj swoją działalność. Fox Sport. Zdobywając błyskotki i rosnące uznanie. Możesz teraz od razu rzucić się na głęboką wodę i w ramach rozwijania swojej sieci otworzyć nowy szpital w Lower Bullocks. Dobry. Jak to mówię, aż do ciebie. Z pachnącymi pozdrowieniami Tarquin Foxbridge Minister. Zdrowia, okej, okay, dobra. Powiem szczerze, jako że chciałem zakończyć na tym odcinek, no to pokontynuujmy jeszcze. I zdobędziemy wszystkie gwiazdki, po czym skończymy coś nowego. A, dobra, to jest to. Dobra, nie potrzebuję, to klikałem. Ale tak. Lower Bullocks jest już dostępne. Dobra, fajnie, ale ja mówię, nie chcę tam iść. Dobra. Jakieś gadanko tam było, ale niestety nie pamiętam. Okej, dobra. Widać, że dużo osób w starszych to grało, przy czym... powiem wam szczerze, nie wiem skąd ona się tu wzięła. Skąd się tu wzięła Helga? Tych dwóch jeszcze byłbym w stanie pojąć, ale no, on to akurat tak, ale Helga? Więc Helgo, proszę cię, jeśli to oglądasz, wytłumacz mi, jakim cudem żeś ty w to grała. Przecież nie kradniesz ode mnie gier już od dawna, a nie masz tej gry u siebie. Więc tak. Dobra, i przy okazji muszę trochę poprawić perspektywę. To było? Chyba. Tak, bardziej taką płaską wolę. I dobra, jeszcze tak na szybko. Skoro mamy plakat z chorobą, to oczywiście umieścimy go w każdym miejscu możliwym, nawet w toalecie. I wszyscy pamiętają, że choroby na tym świecie istnieją i są częścią naszego społeczeństwa, którego się nigdy nie pozbędziemy. Więc tak, i w sumie... no, macie, co nie będziecie oglądać podczas przerwy. Wszędzie są? A nie, tu jeszcze nie ma. Więc dorzucimy. Okej, okay, super. Tak, super. Nie trzeba się już więcej tym przejmować, idziemy dalej. Zwiększ poziom szpitala do 6.
Tutaj chyba oznacza to więcej personelu, więcej gabinetów i w ogóle. Tylko czy jest to potrzebne? Czy wiesz, że możesz modyfikować pomieszczenie? Ja wiem. A jakaś informacja? Odkryto nową chorobę. Kiblopryszczka? Nasi lekarze odkryli nową chorobę. Kiblopryszczka. Dość paskudna choroba skóry, spowodowana korzystaniem z brudnych toalet. Sposób na wyleczenie jest prosty. Weź pigułkę. Najlepiej z taką z apteki. Ewentualnie skonsultuj się z szamanem. Powiem szczerze, kuszące są obie opcje, ale ja jako fanatyk, czy wielki fan po prostu wszelkich rzeczy naturalnych i kojarzonych też mocno z fantastyką, wybieram szamana. Żadnej pigułki nie będę żarł. Chociaż z drugiej strony... Nie pamiętam, gdzie, ale gdzieś chyba były takie pigułki, że jeżdżasz tą pigułkę i masz spokój ze wszystkim. Nie chce ci się spać, jeść, czy do toalety, nic. A takie coś byłoby kuszące w niektórych dniach. Albo na razie, no nie wiem, tak na przykład podczas sesji na studiach. Bo to, nie ukrywam, to jest dosyć męczące. Ale dobra, co ja tu będę się rozpowiadał o moim życiu prywatnym. My tu jesteśmy po to, żeby rujnować życiom... Tak, życiom ludzie, tak. Ludziom życie. Słuchajcie, to ma być najlepiej oglądająca się seria na kanale. Nie, ale rujnować życiom ludzie, no... Normalnie, nie. Znowu to samo. Znowu to samo, już raz było spało mi się chciać, teraz jest... Rujnować życiom ludzie, nie. Nie wiem, co ja mam w tej mózgownicy, ale okej. Dobra, z pewnością jest trochę kolejki do apteki, to taką malutką aptekę tutaj postawimy. Tutaj drzwi. Podajnik do leków. Oczywiście niech zasłania jedyne okno. I prestiż jest strasznie niski. A to oznacza tylko jedną rzecz. Zdjęcie wokalistki Jasmine Odyssey i fikusy. Tak, żebyś wiedziała, siostra. A fikus jest tańszy. A, przepraszam, muszę usunąć jeszcze zdjęcia. Bo akurat tego nie potrzebuję. Idealne, no i na zakończenie wszystkiego. Po co ci to? Bo to jest piękne. Widzicie? Według tego każdy ma wewnątrz siebie gniazdko elektryczne, do którego jest podłączona żarówka. Oby mi żarówka nie wyrosła. Dobra, to chyba wszystko. Tak, to na tyle. I... Tutaj czym się zajmuje pielęgniarza, czy kto? Bo powiem szczerze, nie pamiętam. Chyba pielęgniarza. To zatrudnimy jeszcze jednego pielęgniarza na wszelki wielki. Ten ma zarządzanie oddziałem, a tu? Nie ma zarządzania oddziałem, dobra, to ten idzie. Ten idzie tu, a ty? Moja droga, czy mój drogi, nie jestem pewien, idziesz pracować w aptece. Może wiesz, mamy zbyt wielu lekarzy, część z nich nic nie robi. Co? Nie mamy zbyt wielu, mamy dwa gabinety. I jedno takie. Więc wow, to bez przesady. Dobre wieści! Wyleczyliśmy 20 pacjentów, no tak, super. I na plusie no, prawie 30 tysięcy. No, nareszcie zaczyna się coś sensownie tutaj układać. A nie tylko mój szpital przynosi wielkie zyski. Czemu ten, znaczy, ten wielkie starty. Ten, który gada kaszle co chwilę. Nie wiem. Kolejny żarówko głowy. Coś mało mamy pacjentów w sumie jak na ilość tego wszystkiego. Aha. Tak, ale aha. Oczywiście, musieli to zrobić w ten sposób. Musieli zrobić tak, że im zatki wystają. Co? Wait, what? Tak, zatki wystają im spod tego wszystkiego. Dobra. Przemysł szpitalny jest chyba dobry. Ludzie korzystają z tego? Co? Chyba korzystają. Ale halo, to jest... Nie. To nie jestem. Lekarze mają tutaj swoje prywatne. Pięknie chodzą ci ludzie. No, podobnie gra jest dosyć piękna. Co? Przyznam, bo naprawdę przyjemnie się gra. A nadal nie wiem, czy to jest dobre na serię. Tak, z twoim gadaniem zwłaszcza. Ty sobie jesteś sądzić, co chcesz, siostra. Ale to ja zdecyduję, czy się nadaje po tym, jak to ludzie obejrzą. I dobra, zobaczmy przy okazji, jaka tym razem główka wyrośnie. Mam nadzieję, że jakoś fajna. Czemu mi to przypomina grzypu? Tak trochę. Wow, pierwsze włosy, które widzimy. No, w sumie? Tak, od dawna. Czy wiesz, możesz obrócić każdy trzymany obiekt? Tak, wiem, dzięki gościu, ale niepotrzebnie mi o tym mówisz. I... przydało się przyspieszyć. Chyba co? Może sobie coś wybuduj. Wybudowałbym, ale co? Mamy wszystko, co jest potrzebne.
Awans dla członka personelu. Dobra. Missy Troll czeka na awans ze stanowiska młodsza lekarka na stanowisko lekarka. Awans ze stanowiska młodsza lekarka na stanowisko lekarka zapewni plus 1 miejsce szkoleniowe, plus 10 do prędkości ruchu, plus 10 do umiejętności diagnostyczka i 10 do umiejętności leczenia. Przyjdę podwyżkę, bo szczęśliwie to jest obecna płaca, nowa płaca. Nie, jak chcę, żeby było... Aha, czyli żeby było lepiej zadowolone, to aż tyle trzeba. Dobra, no ja chcę, żebym miał chociaż taką minkę, więc nie tyle. Tyle. Daj awans. Niech się cieszy. Pewnie tak zbędnie to wszystko robię. Tak, to była troll. Tak, wiem, siostro. Ale mniejsza z tym. Dalej się dzieje i w sumie strasznie wolno idzie zarabianie. I leczenie pacjentów też. A najgorsze jest to, że trzeba poziom szpitala powyższyć, czyli... Wiesz, może by sobie przydał kolejny pokój z tym... zgrywaniem tej, żarówki. Nie mamy dużo żarówkowców, no... Czemu ten gabinet ciągle stoi pusty? Weź sprawdź, kto w tym pracuje. Nie ma. Nikogo. Idź pracować. Ludzie nie chcą po prostu pracować. No nie wiem, może tak, że mieszkają w tym szpitalu, nigdy go nie opuszczają, a zamiast cokolwiek robić, to siedzą tam? Może wiesz, mamy zbyt wiele pielęgniarek, część z nich nic nie robi, no. Okej, ale mamy po jednej na pomieszczenie w sumie. Może trochę za dużo, ale... O, i to mamy 185 tysięcy. Poziom utraty miara, szybkiego zmiaru twojego szpitala, wsparcie liczby pomieszczeń, pracowników, wyżej, poziom utraty więcej pacjentów i kandydatów pracownika. A, wiesz co, siostra, coś w sumie tak wygląda na to, że muszę powiększyć to wszystko, czyli więcej tego wszystkiego. Tylko gorzej, że z moim rozplanowaniem pokoi to zaraz miejsca nie będzie. Ale nie, dobra, tak szczerze, się trochę ogarnie to wszystko i jakoś to wyjdzie. Magia YouTube'ów? Magia YouTube'ów? W sumie nie. W sumie nie, powiem wam szczerze, raczej nie ma sensu cięcia. Raczej po prostu zakończymy na tym epizod. Spotkamy się po prostu ponownie, jak szpital będzie zmieniony, pokażę wam, jak to będzie... Dobra, siostra, później, ale spotkamy się w następnym odcinku ewentualnie. Już w poprawionym tym szpitalu, oraz będziemy odkrywać następne, a przy okazji... Nagły przypadek pomrocznicy jasnej w okolicy wybuchła epidemia pomrocznicy jasnej, powodując w Foxport rekordowe poziomy zanieczyszczenia światłem. Grupa pacjentów wymaga natychmiastowego leczenia, zostaniemy nagrodzeni, jeśli ktoś wytrzyma. Sprawdzi ich tutaj. Wezmę wyleczenie pacjentów w pomieszczeniu terapeutycznym, jak szpital Lumid 90. Nagrody 10 reputacji, 10 kudesów, 10 tysięcy. Dobra, tak. No i cóż, w sumie chciałem kończyć. To zakończymy w taki dosyć... więcej gabinetów. Zakończymy, powiem wam szczerze, właśnie w taki ciekawszy sposób. Bo w tym oto momencie w sumie mamy właśnie, powiedzmy, wyzwanie. Epidemia buchła. Ta, epidemia. Koronaświrus. Tak, koronaświrus, masz rację, siostra. Ale cóż, jak już mam takie wyzwanie, to powiem wam tyle. Powinienem pewnie powiedzieć, że dokończę, zrobimy to jeszcze tutaj teraz na szybko, ale no nie okłamujmy się, po prostu szkoda mi trochę marnowania waszego czasu na to wszystko. Dobra, powinien ktoś proszę jak usunąć okno? No nie da się po prostu. Wiecie co, nie. Chyba trzeba w pomieszczenie wejść. Szablony? Okej. Okay. Gdzie to jest? Apteka? Nie, to nie. To jest diagnostyka ogólna. Ale dobra, mniejsza z tym. Dziękuję wam po prostu za uwagę, no i wszystkim tym zajmie się już w kolejnym odcinku, ewentualnie. A póki co to tyle, więc trzymajcie się. I cześć! No więc pa.